Jacek Będzikowski, drugi trener reprezentacji Polski. Panie trenerze, na koncie Polski cenne 2 punkty, ale o nie było łatwo w meczu z Serbią. No nie było łatwo. Wszyscy widzieliśmy, że nie było łatwo. Zresztą my nie spodziewaliśmy się łatwego spotkania, ponieważ cała historia naszych spotkań z drużyną serbską pokazuje, że to nigdy nie było łatwe spotkanie i zawsze wynik ważył się do ostatnich minut czy sekund meczu. Widzieliśmy, że Serbowie są naprawdę dobrą drużyną i pokazali to nam, że potrafią naprawdę bardzo dobrze grać w piłkę ręczną. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się zdobyć 2 punkty i zacząć turniej, dobrze zacząć turniej, ponieważ ostatnie 2 turnieje zaczynaliśmy od porażek, a tym razem udało nam się zacząć od zwycięstwa, także jesteśmy zadowoleni z tego. Serbowie jednak długo środkiem zdobywali wiele bramek, zwłaszcza Petar Nenadić był takim żądłem, którego no też długo nie mogliście tak zneutralizować. No nie udało nam się w tym parametrze gry, rzeczywiście musimy się polepszyć, ale Serbowie rzeczywiście mają bardzo dobrych rozgrywających, to nie tylko Petar Nenadić, ale także Rnić, Zelenowicz, Sezum, to są wszystko zawodnicy, którzy potrafią naprawdę uderzyć z tyłu i myślę, że też inne drużyny będą miały z nimi dosyć duże problemy, dobry kołowy, także to jest naprawdę drużyna, która potrafi grać w piłkę ręczną. No, tym bardziej cieszymy się, że udało nam się wygrać wczoraj. I też mają dobrego bramkarza. Darko Stanić obronił, jak statystyki pokazują, 13 bramek, czyli w sumie miał więcej niż obaj nasi dwaj bramkarze. No tak, wiem, że Stanić potrafi grać, ale ja bardzo często powtarzam to, że o klasie zawodnika decyduje może nie ilość, tylko jakość obronionych rzutów. No i ta jakość była po naszej stronie, bo Sławek obronił decydujące piłki i pozwolił nam wygrać to spotkanie. Mecz z Serbią to już historia, czy już akcja Macedonia tak na poważnie już jest rozpoczęta, że już analizujecie wszystko praktycznie, można powiedzieć, od podszewki drużynę Macedonii analizujecie? Oczywiście tak. Akcja naszych trzech przeciwników grupowych, Serbia, Macedonia i Francja, rozpoczęła się zaraz po losowaniu grup na Mistrzostwa Europy. Zebraliśmy materiał, teraz pozostaje jeszcze raz go przeanalizować, dodać elementy z wczorajszego meczu Macedonii z Francuzami i przygotować się odpowiednio na zbliżające spotkanie. Czy między innymi sposób na Macedończyków jest to, że oni dwóch zawodników zwyczajowo zmieniają z ataku do obrony i żeby właśnie ta gra była nasza szybka i żeby nie zdążyli zorganizować swojej defensywy? Na pewno to jest jeden z elementów, żeby zaatakować ich taktykę, wymienia zawodników obrona-atak, ale tam jest wiele czynników, na które trzeba zwrócić uwagę. W sumie to też nie tylko Kirill Łazarow, który wczoraj zrobił 9 bramek, a mimo to Francuzi sobie z nimi poradzili, czyli to jest jednak taki super zespół, można powiedzieć, na klasę europejską, który no, będzie takim bardzo poważnym rywalem. No musimy wygrać z drużyną Macedonii, a nie z Kirillem Łazarowem i to jest podstawa. Wiadomo, że jest to zawodnik, który potrafi przesądzić o wyniku meczu, ale tam jest również kilku innych dobrych zawodników, którzy potrafią wziąć ciężar na swoje barki i poprowadzić swoją reprezentację do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.